Na styku wielu kultur zawsze powstawały zjawiska ambitne, znaczące. Tak było w Europie w XVIII wieku, tak powstały wielkie utwory, które łączyły różne kultury. Tak powstała IX Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka, czy też cały cykl wielkich symfonii Mahlera, ale również i IX Symfonia Ludwika van Beethovena. Muzyka była tym gatunkiem sztuki, który zawsze łączył. Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena, które istnieje od 11 lat, który kontynuuje Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena, od początku swego istnienia zajmował się właśnie problemem wielokulturowości. Cieszymy się ogromnie, że Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena wygrało grant. Grant, który pozwolił zrealizować ten projekt. Oczywiście realizując ten projekt nie miałem złudzenia, że on radykalnie zmieni oblicze Europy. Tak naprawdę chciałem pokazać, że może być inaczej, że można dać ludziom trochę nadziei, trochę radości. Niedawno w ramach projektu postawiliśmy instalację Maurycego Gomulickiego. Jeden z nich, obelisk, stoi niedaleko ICE Kraków Congress Center. W związku z nim otrzymałem mail, w którym ktoś napisał: przejeżdżam koło niego codziennie jadąc do miasta i się uśmiecham. Oczywiście w ramach projektu zależało też nam na jakiejś poważniejszej refleksji, dlatego w jego ramach znalazła się konferencja naukowa, którą przygotowaliśmy wspólnie z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli coś może przynieść nam radość w życiu codziennym, otworzyć nas na innych ludzi, na odmienność szeroko rozumianą, nie tylko wobec własnego kręgu kulturowego, to właśnie kultura. Po 2 dekadach realizowania idei wielokulturowości przez konkretne polityki w różnych krajach zachodnich demokracji, okazało się, że nie zawsze te polityki wielokulturowości odnoszą taki efekt, jaki sama idea wielokulturowości chciała, żeby osiągnąć. I think multiculturalism in Europe has certainly faced a great deal of criticism recently. So there's a kind of sense that there's a lot of people kind of agreeing that multiculturalism has come to an end. I think this is very dangerous, because given that Europe is a country, is a region of the world which is very diverse culturally. France has been much less open than Britain has to internal movements within Europe. And so one of the areas where France, I think, has a problem is in opening its borders effectively to European citizens. You know, the whole debate about the Polish plumber and so on. Za bardzo jest zamknięta w pewnych sztywnych konstruktach dyskursu sztuki współczesnej i nie bardzo nadaje się do tego, żeby była skuteczna, ale wierzę w to, że w miarę jak ten język będzie się odświeżał i będzie się zmieniał, czerpiąc między innymi z tego, co w tym momencie dzieje się w internecie, będzie mogła stać się skuteczna. Według mnie sztuka jest taka ponad różnicami, które dzielą ludzi. Ludzie piszą, ludzie malują, tworzą muzykę i to jest właśnie ponad tymi różnicami. Sztuka nie może mieć podziału na rasy, na religię. Może odnosić się do konkretnych problemów, które tyczą jakiejś kultury, ale dzięki temu ona nagłaśnia też te problemy wśród innych kultur. Wielokulturowość kojarzy mi się z dążeniem do pokojowego współistnienia wielu kultur, różnych kultur, które mimo tego, że różnią się od siebie, są w stanie współistnieć na jednej płaszczyźnie państwowej czy lokalnej bez konfliktu i pokojowo.
Jako warszawiak mam do czynienia na przykład z bardzo liczną grupą mniejszości wietnamskiej w Warszawie, która pokojowo współistnieje z Polakami od lat. I jest takim, mam też wrażenie, pozytywnym elementem w ogóle krajobrazu. Niektórzy nie wyobrażają sobie tygodnia bez zupy pho na Chmielnej. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, dlatego że elementem tego projektu są również działania w przestrzeni publicznej. Działania, które zawsze dla każdego miasta są niezwykle ważne. Wprowadzenie sztuki, szczególnie tak dobrej jak w wykonaniu Maurycego Gomulickiego, w przestrzeń publiczną, trwale ją zmienia. Oczywiście zastanawiałem się trochę, jak to będzie, jeśli przyjedzie warszawiak i zrobi 3 realizacje trwałe w Krakowie, jak to będzie przyjęte. Kiedy dowiedziałem się, że kontrapunktem w tym projekcie jest multikulturowość, od razu poczułem, że to jest dobry trop, że będzie mi łatwiej, dlatego że jeśli rozmawiamy o multikulturowości, to najpierw się musimy nauczyć lubić się nawzajem i lubić różnorodność naszego własnego świata. W tym wypadku bardziej mnie interesowała taka kategoria jak uniwersalna ikona fantazji. Muchomor jest takim tworem absolutnie z innego świata, jest takim dzieckiem rafy koralowej, jest egzotyczną bestią, kreaturą, jest czymś absolutnie niezwykłym. Jeśli widzimy muchomora w lesie, to nie możemy go pominąć. Muchomory uważam za wyrośnięte. Rzeźba się stawia, rzeźba się wznosi. Rzeźba to jest erekcja pewnego rodzaju. Wziąłem sobie na warsztat obelisk, czyli element, który pochodzi z kultury starożytnego Egiptu, ale który już jest w ogóle bardzo silnie zasymilowany przez świat. No mamy obelisk z Luksoru w Paryżu, mamy obelisk w Waszyngtonie, mamy obeliski na cmentarzach żydowskich, na cmentarzach żołnierzy radzieckich. Ponieważ brakuje nam fotonów, brakuje nam światła, ponieważ cień melancholii się wkrada w naszą duszę, to wydaje mi się, że tworzenie takich detonatorów wyobraźni, takich detonatorów radości jest zasadne. Ja wierzę, że kultura jako taka jest poddana permanentnej osmozie, że to nie jest tak, że pewne rzeczy istnieją w izolacji i że absurdem jest przyjmowanie perspektywy centroeuropejskiej, perspektywy białego człowieka czy perspektywy katolika jako perspektywy, która w 100% determinuje naszą rzeczywistość. Jeszcze raz w imieniu Stowarzyszenia Ludwika van Beethovena i moim chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim realizatorom tego projektu, a wszystkim laureatom bardzo serdecznie pogratulować.